do mnie za 2005. Ojciec jest najgrzeczniejszy. Fajnie. Tu się zatrzymamy. Jakie piękne rzeczy tam przynieśli. Ktoś przyniósł. Przyjechaliśmy i położyliśmy kwiatki. W ostatnim numerze kwartalnika kulturalnego Śląskiego jest wywiad i zdjęcia są z prawnikiem Dąbrowskiego, Zygmuntem Mańkowskim. Tu stoi. Mieszka we Francji, przyjechał, no i był tu.
Muszę wam powiedzieć, że w końcu życia został mianowany generałem armii Wojska Rosyjskiego i od cara Mikołaja I otrzymał 3 najwyższe odznaczenia rosyjskie. Chociaż pod Lipskiem w 1813 roku walczył przeciwko Rosjanom. Nominację przyjął, ordery też, pensji nie przyjął. No ale jako tak wysokiego stopnia rosyjski generał musiał jeździć do Warszawy, jak Mikołaj I, król polski, przyjeżdżał do Warszawy, no to miał obowiązek pobyć w jego świecie. No i tak było do śmierci. Jazda cofa się w nieładzie, pod śmiertelnym ogniem wał trupów się kładzie, a wtem Napoleon na Polaków skinął. Skoczył kozie tulski, czwórki jazdę zwinął. Ale już nie wrócił, skoczył dziewano.